Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Grama, przed wami kolejny odcinek Bitkopa, także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko odpalić kontynuację i wyjść na krawężnik. Nie będziemy tutaj niepotrzebnie przedłużać. Dzień 9, Beati Paupers 1? Beati, nabiegałeś się wczoraj, Kelly? I to nie na darmo, hehe, król nie przyjechał. Przyjechał, ale dopiero późnym wieczorem, o, już po mojej zmianie, okej. Haha, biedaczek. Przejdźmy do tego, co ważne. Myślałem, Kelly, że byłego detektywa stać na więcej. Na szczęście sprawców złapaliśmy, też dzięki tobie, okej. Dobra, bierzcie w dłoń notesy. Aha, bo to mieliśmy tą strzelaninę ostatnio chyba. Nic, co by przekraczało wasze mandaty. 5 mandatów za światła, okej. I dopiszcie sobie patrolowanie. Okej. Przedpołudniowy. Szefie, to za dużo. Ruch dobrze wam zrobi. Czy to jasne? Świetnie. Możecie tu jeszcze chwilę zostać. Porysować kutasy, a potem do roboty. O, jest, to jest piękne, ten humor tutaj jest cudowny i fenomenalnie wbija się w moje poczucie humoru. Czekajcie, podniosę trochę monitor, trochę ruszyłem kamerę, ale chyba wszystko działa. No Kelly, mandaty, pla, pla, pla. Nic nowego. Ktoś cię pewnie sprawdza. Dobra. 421 na służbie. Okej, miłego dnia. Zgłoszono zwłoki. Opuszczona działka. Gdzie jest ta opuszczona działka? Na opuszczonej działce. Kurde, tu centrala. Wezwanie, ktoś potrzebuje pomocy. Gdzie jest opuszczona działka? What the fuck? To nie tutaj. Kurde, totalnie nie wiem, gdzie jest opuszczona działka. A, dobra, już wiem. Jest tam, tam ognisko się chyba pali. Tutaj, tak. No zwłoki są. Centrala to 421. Jesteś na miejscu? Tak, jest sztywniak. Trzeba zabezpieczyć teren. Ekipa w drodze. Detektywi przejmą sprawę. No dobra. Przybyła ekipa dochodzeniowa, zbadała miejsce. Okej. 30 minut upłynęło. Dość sporo. Dość dużo nam tutaj zajęli. Dobra, aha. Cześć Kelly, dzieje się... Co? Co znowu? Nie wpadam dla przyjemności. Trup się ściele gęsto, odkąd tu jesteś. To bierz cię za robotę. Ale to nie twoja dzielnica teraz? Nie jestem już z Wydziału Zabójstw. Ale masz ogarniać ten pierdolnik. Słabo ci idzie. A tobie? Odkąd ciebie nie ma? Znakomicie. Nie ciesz się. Wrócę. Co? Już wiesz? Co mam wiedzieć? A, nic. Wewnętrzny jeszcze z tobą nie skończył. Senator też nie. Chyba, że oddasz to, czego szuka. Co wy z tymi diamentami? Nie mam ich. Nie udawaj idioty. Było coś jeszcze, nie? Ale co? Ty już wiesz co. Weź spierdalaj. Mam robotę. Nie tak prędko. Teraz czas na zadanie dla mundurowego. Znaczy dla ciebie. Zabity to Lester Hooks. Brat Mike'a Hooksa. Grubego Mike'a? Tego samego. Idziesz do wdowy Hooks ze smutną wiadomością. Gdzie mieszka? Na tej ulicy. Powinieneś już wiedzieć gdzie. Poszukaj. Kutas. Też cię lubię. Ale gnój. Może coś widziałeś? Nie, nic nie widział. Znowu trup. Co za los. Najpierw gruby Mike, teraz jego brat. Znałeś ich? No człowiek zna wszystkich na ulicy. Przynajmniej z widzenia. Miał wrogów? Nie sądzę. Był jeszcze milszym człowiekiem niż Mike. Coś tu śmierdzi. Odkąd się pan pojawił, dzieją się dziwne rzeczy. A co, tak świetnie tu było? Idę, muszę odwiedzić wdowę, jak znajdę jej adres. 615, pani Hooks. Dobra. Masz piątaka, zjedz coś, dobra. Najpierw zróbmy patrol. 615. My musimy mandaty wystawiać. Patrzę na te światła. Dobra, tutaj wystawimy, bo oni... Wystaw mandat, parkowanie. Błagam. Umieram. Dobra, odpuśćmy. Ale temu dajmy, tam ktoś leży. Parkowanie. Dobra. Czekam na popołudniowy raport, czy jeszcze potem muszę... Kto tutaj leży? Bełkocze. Żyje pani? Potrzebuje... Czego pani potrzebuje? Głowa opada mu na pierś. Szarpnij, trzeba szarpnąć chyba.
Frajgały, żulu. Działkę muszę wstrzyknąć, zaraz zejdzie. Nic nie zostało. Kurwa, odpłynął. Karetka zabrała ci płynął, płynął 20 minut. No dobra, stawiam tu centrala. Sprawdź aleje przy kościele. Anonimowy informator, tyle wiemy. Przyjąłem. Muszę do wdowy jeszcze iść. Sprawdź swój rewir, przyjąłem. Co jest? To jest... Zachować czujność narkomanów. Na głodzie może być więcej, okej. Wszyscy nagle mają, kurde, sprawne ten... Ludzie na dzielni cię lubią. O, dobrze. Co tam znowu? Potrzebuję pomocy. Ktoś od Włochów ma nam zostawić walizkę. W środku jest mała rekompensata. Dobra. W zaułku na prawo od warsztatu. Kolejny cipun. Co do cholery. Ksiądz Mushroom? Bardzo przepraszam. Przepraszam, byłem taki słaby. Co on, ćpa? Proszę nikomu. Sam pokotowy, jak ksiądz schodzi. Nie, błagam. Nikt się nie może dowiedzieć. Błagam, po prostu przynieś mi cokolwiek. Coś, żebym mógł się podnieść. Dojść do parafii o własnych siłach. Kodeina... O kurde. Kurwa, proszę księdza. Syrop? Syrop na kaszel i nic więcej. Bóg ci wynagrodzi. Kurde, mol, co tu się dzisiaj dzieje? Światła, muszę te światła sprawdzać. O, dobra, jest. Wystaw mandat, oświetlenie. W zaułku obok warsztatu. Jest, kurde, nie ma. A tam jest. O kurwa. Zostawię. O, kij. Wybuchła. Game over! No nie, no jak to tak? Policjant Jack Kelly zamieszany w zaginięcie cennych diamentów skradzionych zginął w wybuchu bomby. Wskazuje na próbę manipulacji przeładunku przez Kelly'ego, jednak rzecznik prosi o niewysuwanie pochopnych wniosków. Przypadkowa śmierć policjanta. No nie! Kurde, zginęliśmy! No dobra, trzeba jeszcze raz do tego wrócić. Fuck, co się stało? Oh my goodness, nie wierzę. No dobra. To słuchajcie, przewińmy to. Chociaż kurde, możemy przeklikać szybciutko. Ja pierdykam. Czajcie, wybuchła bomba. Tylko co my mamy zrobić z tym? Na rejon. Ja pierdziu. Dobra. To zaczynamy dzień od nowa w takim razie. Pamiętaj o mandatach, dobra. Zwłoki. Dobra, czyli... Ktoś potrzebuje pomocy. Czy my zdążymy tutaj... Dobra. Tu jest spokojnie. Teraz wrócimy tam. No, tutaj będzie się dużo działo, słuchajcie, tak patrzę teraz. Tylko co z tą walizką zrobić? Co zwłoki? Centrala, jesteśmy. Dobra, to możemy przeklikać, nie? Ja mógłbym w sumie zrobić cięcie, żeby was nie męczyć tym samym, ale może gdzieś tam coś jeszcze wymyślę, coś będę mówił, to może warto, żeby tutaj cały czas być z wami. Dobra, z tym typem, pla 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 pla. Czyli to przeklikamy sobie. Z tym jeszcze pogadamy, bo on może coś nam podpowie. Czy my chcemy w ogóle się mieszać w to? Tylko kurde, jak ta bomba wybuchnie, to i tak nie będzie dobrze, nie? Jak na złość wszyscy mają dobre światła, kurde, nie?
Dobra. Weźmy tego żula. Dobra, czekam na karetkę. Dobra, karetka przyjechała, wzięła ćpuna. Kurde, co zrobić z tą bombą? Sprawdź swój rewir. Przy kościele, dobra, jest ksiądz. Ale za to nie widać teraz tego czarnucha tutaj. Dobra, syrop na kaszel. A jest, teraz pojawił się. Dobra, tu są światła. Czyli wystaw mandat za parkowanie, oświetlenie. Trzeba to wdowę zawiadomić. Ja już minąłem ten drugstore, kurde. Za dużo myślę. Tu mandat wystawiliśmy chyba, nie? Wystaw mandat za oświetlenie. Dobra. Tutaj możemy zaparkowanie, na razie to zostawimy. Gdzie jest ten drugstore? Jest. Syrop na kaszel. Dzień dobry, nie ma. Czego nie ma? Jeszcze nawet... Ale nie ma, wszystko wykupili. Efedryna, dexamefedron, kodeina. Od 2 dni pusta jak w bibliotece przy kinie. Panie Krank, mam umierającego. Jeśli chodzi o Adamskiego, to nie pomogę. Nie, jak ktoś inny dogrywa. No dobrze, wyciąga spod lady. Na kilka godzin starczy, nic więcej nie mam. Dobra. Adamski też, kurde, jest z tym? Ćpunem? Proszę. Kurwa, odpłynął. Szarpnij. Szarpnij mocniej. Sprawdź zawiniątko. O nie. To się po prostu nie dzieje. Nawet o tym nie myśl, Kelly. Dziwnie oddycha, świszczy. Jeszcze zacznij, kurwa, bulgotać. Zaczyna bulgotać! No dobra, nie ma wyjścia. Czopek? Zaaplikuj czopek, jęczy. O fuck, jeszcze bardziej, chichocze. No nie, to jest jakiś... Ojcze, pobudka. Postępunkowy Kelly. Przynajmniej na kilka godzin. Dziękuję, synu. W zasadzie to tak, podałem już ojcu. Na 3-4 godziny powinno wystarczyć. Odprawię za ciebie, przebłagam, synu. Niech ksiądz odpocznie w kościele, zobaczy co da się zrobić. A jeszcze jedna. Recepty. Odwiedziłem Lombard. Dobra, wrócę niebawem. Kurde mol. Dobra, lampy. Wystaw mandat za oświetlenie. W Lombardzie można pogadać. W Hi-Fi coś się działo. Dobra, ale to już chyba było ten. To już było przedtem. Zobaczmy w Lombardzie. Tego informacji. Mam, kurwa, bardzo zły dzień. Lepiej, żeby rozmowa nam się kleiła. Się zobaczy, ziomek. Dziś nie wnikam, kurwa, kiedy i gdzie. Ale mam masę zdychających ćpunów na rewirze, a ty mi powiesz dlaczego. Sam chciał wiedzieć, chujek Trey. Przepadł jak czarnuch na wiecu republikanów. On i jego dostawca. Jakiś nauczyciel chemii. Znajdziesz skurwiela, to daj znać. O, jeszcze SMS, może to ten. Może to właśnie ten typ. Dobra, na razie zostawimy tego murzyna z tą paczką. Mamy jeszcze trochę czasu dzisiaj. Musimy z tą wdową pogadać. Adamski. Moje uszanowanie. Trey, stój, policja. Co do cholery? Gdzie jest ten asfalt, który tu wbiegł? Odepchnął mnie i uciekł zapleczem. Kurwa mać. Znam go, kręci się tu często. Pewnie, szefie. Może ten bezdomny coś wiedział.
Zapytajmy. Chcesz na flaszkę? A fajki? Jak okażesz się pomocny? W którą stronę uciek Czarnek? Najpierw kasa. Jest w śmietniku. Trzymaj, jeden z nich się po śmietnikach. A to skurwiel. Puk puk, jesteś tam? Jest tam Trey? Czego kurwa chcesz? Mam gadać do Kuba? Naprawdę? Wyłaź stamtąd, gnoju. Nie wyjdę, bo mnie skujesz. Dobra kurwa, jak chcesz, to tam sieć. Podobno wiesz, dlaczego ćpuny umierają w moim rewirze. Nic nie wiem, człowieku, odpierdol się. Kopnij w śmietnik. Co do chuja, przestań. Gadaj albo naszczam do środka. Dobra, dobra, wyluzuj. I tak już jestem trupem. Kto jest trupem? Mój kucharz, teraz szukam nowego. Co mu zrobiliście? My nic, zachorował. Rak płuc. Nieoperowalny. Breaking Bad, no co się dzieje? Powiesz mi, gdzie go znaleźć? Nie mogę. Gość jest na celowniku DEA. Dajcie mu w spokoju umrzeć. Czyli chcesz koniecznie, żebym zajął się tobą, Jaren? Dobra, niech ci będzie. Umówię cię z Blackiem. Tylko weź prysznic, jebiesz pieluchą. Jutro o 9 rano przy warsztacie. Idź już, zwracasz uwagę, ja tu jeszcze przeczekam. No dobra. Czyli jutro o 9 musimy się spotkać. Dobra, co jeszcze mamy do zrobienia? Jeden mandat jeszcze i zawiadomić wdowę. A dwa mandaty. No gdzie macie te światła popsute? Dobra, dajmy tutaj zaparkowanie. Wszyscy mają kurde dobre światła. Teraz nagle, nie? Tak kurde dbają. Dobra, tu nie ma, gościu. Wystaw mandat, oświetlenie. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, i ten nie ma. Wystaw mandat, oświetlenie. Dobra. Dobra, git. Norma wyrobiona. Dobra. No i dobra. Czyli wdowę Hooks. Gdzie ona pracuje? Kurde, 615? Chyba 615, tak mi się wydaje. Kurde, przeklikałem to i nie wiem. 615, zobaczymy. Hooks jest, dobra. No niestety, trzeba jej przekazać. Kto tam? Posterunkowy Kelly. Trzymam pani Hooks, to ja. Coś się stało? Obawiam się, że tak. Proszę mnie wpuścić. O nie, proszę, niech pan wejdzie. Pani Hooks, tak. Obawiam się, że mam złe wiadomości. Coś z Lesterem? Tak, czułam. Pani mąż został zamordowany niedaleko stąd. O nie, wiedziałam. Nie, nie, mówiłam mu, że to się źle skończy. Co takiego? Nie mogę powiedzieć. Nie teraz. Gdzie on jest? Ciało zabrał koroner. Będzie musiała go pani zidentyfikować. Przyjadą po panią detektywi. Dobrze, proszę mnie teraz zostawić. Ale o co chodziło z tym, wiedziałam. Nie teraz, nie dziś. Proszę przyjść jutro. To chyba ma związek z panem, z pańską sprawą. Kurde, wszystko się tu kręci obok mnie. Jutro będzie ciekawy dzień, słuchajcie. Jutro będzie naprawdę ciekawy dzień. A jutro spotkamy się z ten. Bardzo się cieszę, że mnie ludzie lubią na ulicy. Dobra. Ale zobaczmy tutaj jeszcze z tą bombą. O co tutaj chodzi? Potrzebujemy pomocy. Ktoś od Włochu ma nam zostawić walizkę. Sami nie możecie? Potrzebujemy kogoś neutralnego. Dobra, zgódź się. Zapłacimy po robocie. No i żeby nic nie zginęło. Hehe, walizka ma żyć załówką na prawo od warsztatu. Będę się tu kręcił. Dobra, zobaczymy. My chyba sprawdzimy. Chyba co za dzielnica. Podnosisz walizkę, cykanie. O kurwa, zostaw. Ale jestem zjebany, trzeba coś zjeść. What? Mam doniesienie, że mafia ściąga haracze. Gdzie? W aptece, jeszcze w jakimś sklepie. Przyjąłem. Kurde, no i teraz... Właśnie, milcz.
aresztuj. No dobra, tylko co teraz? Co teraz, kurde, zrobić? Czy to czarni podłożyli ten, czy... Czy to była mafia? Czarni powiedzieli, że to mafia, ale... Mafia. Idziemy zobaczyć, co z mafią. Najpierw... To te PPP. Areszty. No i teraz nie wiem, kurde, no zobaczymy. Samochód jedzie. Mamy jeszcze chwilę, więc pójdziemy do Luigi'ego i zobaczymy, co on nam powie, gościu. Kurczę, nie najlepiej, nie, kurde, teraz będziemy mieli z mafią trochę przewalone. Ale my szybko sobie pewnie z tym się uporamy. Tagują ściany przez 631. Dobra, to chodźmy tam na 631. Spróbujemy ich złapać, to raz, a dwa od razu zapytamy tych czarnych o ten, o jest. Tagują ściany przez 631. No idę, idę. O jest. Jesteś aresztowany, gościu. Fuck the police, kurde. Zaraz ja cię sfakuję, kurde. Będziesz w suce jechał, gościu. Mam 2 godziny na skończenie patrolu. Spróbujemy to zrobić. Dobra, sprawdzę, co z nim. Który gość? Który gość? Dobra, to nic ten. Który gość? Tu nie, nie ma żadnego gościa. Tutaj. Może to o niego chodziło. Masz walizkę? W środku była bomba. Wiem. Stąd było, słychać, jebane makarony. To jest twoja dola. Makaron się dostanie. Pieniądze. Dobra, dostałem. Teraz ciekawe, czy to rzeczywiście oni. Kurde, ale... Ale gówno, no nie powiem, żeby było dobrze. Taki dzień to moglibyśmy skorzystać tutaj z usług, kurde, pani. I już nawet nie tylko gała. Ale coś więcej. Rewir czysty. Starczy patrolowania. Wystawmy mandat. Zaparkowanie. Zobaczmy, co u Louis'ego, kurde, Louis. Nie możemy tu porozmawiać. Wystaw mandat za parkowanie. No, ciekawe. Dobra. Jeszcze jeden mandat. Jutro musimy się spotkać w warsztacie. I z wdową Hooks. No z mafią będzie nie najlepiej teraz. Zostaw mandat za parkowanie. I wezwiemy jeszcze lawetę, kurde. Tutaj wybuchło. Ja się bałem, żeby tutaj coś się nie stało ogólnie, nie? Dobrze, że tego nie otwierałem, tak myślę. Jeszcze mandacik na koniec dnia, zaparkowanie. Chodźmy do kościoła, zobaczmy jeszcze. Kościół jest zamknięty, nie można wejść, dobra. Nie jestem typowym gliną. Ludzie na źrenicy cię lubią. Z policją mam bardzo dobrze, z gangiem mam ok, więc teraz mogę trochę policji olać, a trochę bardziej podziałać gdzieś tam na korzyść. To zaparkowanie.
na korzyść mafii. No dobra. O, ten zdążył. Ten też zdążył, co im jest? O, tutaj jest hydrancik. Wystaw mandat, parkowanie. No i lawetka jeszcze zabierze. To jak się jarało, no hydrant jest bardzo ważny z tego co było widać. To też zaparkowanie. Kelly. Tu też zaparkowanie. No jestem ciekaw, co tutaj dalej będzie się działo, słuchajcie, no bo mamy taką sytuację, koniec zmiany, zawijamy na chatę. No bo tutaj ta sytuacja teraz się zagęściła i będzie naprawdę dość ciekawie. Naprawdę dość ciekawie, zobaczmy. Plus 70 kasy. Tutaj widzimy jak to wygląda ogólnie. Wykonałem normę mandatową, interweniowałem w sprawie morderstwa. Przeprowadziłem poprawnie patrol całej ulicy, jutro muszę mieć 500 na alimenty, mam, dostałem wypłatę. I to tyle. I to tyle również w tym odcinku, także moi mili, dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i co, dzieje się, naprawdę dzieje się, bomba, tutaj nie wiemy do końca czy to był zamach na nas, czy to był zamach na czarnuchów, czy to rzeczywiście zrobili czarni, czy to zrobili makaroniarze. Także no myślę, że będziemy próbowali to wszystko odkryć, ale to już oczywiście w kolejnych odcinkach. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, skomentować i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej!